Druk numer 545, projekt zarządu, paragraf pierwszy, wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o przesunięcie środków w wysokości 58 tysięcy złotych w ramach znaków bieżących w zakresie remontów placówkach oświatowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku zapisanych w budżecie miasta Krakowa z pól środków inwestycyjnych, pól środków bieżących, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu tylko krótkie dwa zdania wyjaśnienia, przenosimy tutaj pieniądze. Znaczy one były, funkcjonowały jakby na naszej radosnej szkole ze względu na to, że podjęliśmy wcześniej uchwałę zmniejszającą wydatkowanie tych pieniędzy, a to były właśnie na tym paragrafie inwestycyjnym. Przenosimy teraz, żeby te pieniądze mogły być uruchomione w placówkach z puli środków inwestycyjnych na pole środków gromadzonych.